Ja jestem Alpha Centauri. Jak już pewnie wiecie, startuje CraftCore i najprawdopodobniej nowa edycja wystartuje 30 czerwca o godzinie 17. Tak więc, tak jak obiecałem, robię kolejną edycję optymalizacji. Są wakacje, więc będę miał dużo czasu. I myślę, że każdemu będę miał czas zrobić optymalizację. Tak więc tak, w tym filmiku wytłumaczę wszystko co i jak, odpowiem na najczęściej zadawane pytania. Więc jeżeli ktoś chce, żeby komputer mu szybciej chodził, tylko mi się uważa, żeby nie uciekł wam. Jeżeli ktoś chce mieć niższy ping, jeżeli ktoś chce, żeby szybciej się komputer uruchamiał, jeżeli ktoś chce żeby komputer po prostu lepiej pracował, jeżeli ktoś chce mieć więcej FPS-ów w grach, albo jeżeli ktoś ma jakiś problem z tym, że mu się nie wiem, Minecraft nie chce włączyć, czy mu się Minecraft kraszuje czy coś, no to obejrzyjcie ten filmik. Tak więc w tle wam rzucę tutaj efekty optym optymalizacji, które robiłem gdzieś tak z kilka miesięcy temu, mniej więcej. Tak więc po prostu będzie tutaj porównanie, ile ktoś miał FPS-ów przed optymalizacją. A ile miał FPS-ów po optymalizacji? Tak więc pierwsze pytanie: o ile wzrosną mi FPS-y? No i oczywiście jest to najbardziej popularne pytanie. Piszecie mi, jakie macie komputery, ile macie FPS-ów, jaki macie system, no i pytacie się, ile z tego zrobię FPS-ów. Na to pytanie nie da się dokładnie odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, co macie na tych komputerach, jakie programy, jaką macie konfigurację nie wiem jak, jak macie komputer zasyfiony, jeżeli chodzi o software, czyli o tam programy itd. Nie wiem jak macie zasypiony komputer, jeżeli chodzi o hardware, czyli na przykład wentylacja w obudowie, kurz na podzespołach itd. itd. Więc po prostu no, nie da się tego dokładnie określić. Nawet jeżeli się ma dokładnie rozpisane wszystkie podzespoły: tam pamięć ram, procesor, karta graficzna, no to i tak nie da się do końca dokładnie określić, ile FPS-ów będzie. No, na oko można powiedzieć, że no, mniej więcej tyle i tyle. Natomiast no, nie da się tego określić dokładnie, więc tutaj raczej tego tak nie określam. Mogę tylko powiedzieć, że najczęściej po optymalizacji wzrost to jest od około 50 do około 150% to jest taka średnia czyli najwięcej no najczęściej po prostu jest tak, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie na przykład i ma po 100 FPSów no to po optymalizacji najczęściej ma tak od 150 do 250 także mniej więcej tyle chociaż oczywiście były przypadki, że na przykład ktoś przyszedł z takim bardzo, bardzo słabym komputerem gdzie był chyba, nie wiem 1GB pamięci RAM był jakiś procesor, chyba jednorodzeniowy bodajże, no i miał tych FPS w Minecrafcie po 5-10. No i postarałem się mu ten komputer oczywiście jakoś ogarnąć i tych FPS miał po 40 wtedy. Natomiast, no wiadomo, no, to był mega słaby komputer, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, no to bardzo duży, bo aż 400%. Natomiast, jeżeli chodzi o liczbę FPS, no to mało, no bo tylko 30. No Ale z drugiej strony też przyszedł do mnie raz ziomek, który korzystał ze zintegrowanej karty graficznej no i po prostu miał monitor podpięty do płyty głównej więc wykorzystywał kartę graficzną zintegrowaną tą w procesorze, która jest zawsze słaba no i w ten sposób po prostu miał FPS-ów mniej więcej około 80. No ja mu tam wszystko oczywiście wytłumaczyłem. Zobaczyłem, że no coś jest nie tak, że, że wykorzystuje zintegrowaną kartę graficzną, a ma w komputerze po prostu dedykowaną. Miał tam bodajże GTX 1050i chyba. No i wytłumaczyłem mu wszystko co i jak. Tam kupił, kupił przejściówkę do monitora za bodajże tam 10 czy 20 zł. Podłączył monitor do karty graficznej dedykowanej. Ja mu zrobiłem optymalizację no i z tych 80 FPSów miał tych FPSów kilkaset. Oczywiście one mu tam skakały, chyba od 400 do 800, jakoś tak, no ale różnica ogromna, no bo miał 80, a teraz ma kilkaset. No teraz nie wiem ile ma, ale po optymalizacji tyle miał. Tak więc, tak więc no różne są sytuacje, ale mówię: najczęściej wzrost to jest od 50 do 150% około. Jeżeli o to chodzi, natomiast teraz wam pokażę taki, no nie wiem, myślałem właśnie w jaki sposób można mniej więcej to określić, ile, o ile tych FPS-ów więcej będzie po optymalizacji. No i tak pomyślałem, że kurde, no w sumie można w ten sposób to, to zrobić. I chyba będzie to najlepszy sposób, jeżeli w ogóle jakiś sposób na to jest. Także teraz wam pokażę tutaj o co chodzi. No i dobra, co musicie zrobić? Musicie po prostu uruchomić nowy komputer. Może, możecie to zrobić albo po prostu wciśnięcie Alt i F4 i tutaj macie uruchom ponownie. Albo musicie wejść sobie tutaj i nacisnąć. dobra, jestem debilem, bo jak tutaj pokazywałem, że możecie kompa uruchomić ponownie, to wcisnąłem, to myślałem, że mi się jeszcze jakieś menu otworzy czy coś, natomiast menu się nie otworzyło. No i miałem wtedy nagranie włączone i to nagranie się nie zapisało I mam to tutaj gdzieś To jest dokładnie to, jest to co się teraz nagrywa, a to jest to No tutaj się nie chce to otworzyć, bo się po prostu, no, no nie nagrało się, nie zapisało się Tutaj jest no 1 MB Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, przynajmniej zdążyłem sobie No zrobiłem sobie po prostu test ile teraz u mnie aktualnie zresztą zaraz wytłumaczę wszystko co chodzi także co musicie zrobić, od nowa musicie uruchomić komputer i musicie poczekać aż się wszystko uruchomi nic sami, tam nie włączajcie żadnej przeglądarki, gier i tak dalej tylko po prostu uruchomcie kompa, poczekajcie aż się wszystko załaduje no i wejdźcie sobie tutaj w menadżer zadań tutaj macie jak tutaj pracuje wasz komputer i tak dalej macie tutaj wszystkie informacje no i możecie po prostu porównać to jak, jest on, jak on jest obciążany do tego, jak obciążony być powinien. Ja mam tutaj to wszystko gdzieś sobie pozapisywałem, z tego co pamiętam. To było chyba tutaj, eee, tak, tutaj i to było tu, właśnie. I co musi teraz zrobić? Jak uruchomić się nowy komputer, ja mam tutaj wszystko zapisane. E, Powinniście tak, gdy już się komputer normalnie uruchomi, dać mu chwilę, żeby tam wszystkie programy on przemielił, żeby wszystko po prostu już uruchomiło, to procesor powinien chodzić na 0%, dysk też na 0%, e, internet, czyli tam karta sieciowa i tak dalej też na 0%, procesor graficzny, czyli karta graficzna też na 0%, a o pamięci RAM to za sobie powiemy. Jeżeli, nie chodzi, jeżeli wam po prostu komputer po uruchomieniu tutaj skacze wam dysk, skacze wam sieć, skacze wam karta graficzna, skacze wam procesor, no to znaczy, że po prostu coś w tle się dzieje i zamula wam to komputer, więc po prostu im bardziej ten komputer pracuje podczas gdy nic takiego nie robicie, tym po prostu no, większy będzie efekt po optymalizacji. I jeżeli chodzi o pamięć RAM. Pamięć Ram to wchodzi sobie tutaj w wydajność i macie tutaj pamięć, to macie tutaj ile jest właśnie zużywanej tej pamięci na ile ile jej posiadacie. Jeżeli macie Windowsa 7 764-bitowego, to powinniście po starcie powinien Wam on zużywać około 700 MB w pamięci RAM natomiast jeżeli macie wersję 32-bitową, to powinien on około 350 MB w pamięci RAM zabierać a jeżeli macie Windowsa 10 34 bitowego to powinien Wam on zabierać 1,1 GB, czyli około, około 1100, 1100 MB. Mi oczywiście to więcej zabiera, no bo mam tutaj łącznego OBSa, różne programy itd. Także mi to więcej oczywiście zabiera, chociaż też wcale nie tak dużo. No bo co, no, procesor chodzi na 1-2%. Pamięć RAM jest obciążona na 1,8 GB na 16 możliwych. Dyski chodzą po 0%, czasami tam delikatnie coś skorzy. Internet w ogóle, nie, no mam internet, natomiast nie, nie pracuje on. Tutaj karta graficzna chodzi na 10%, dlatego że kartą graficzną nagrywam. Także nawet widzicie, że nawet ja tutaj żadnej tragedii nie mam, jest, jest dobrze. Komputer nawet to widzicie, taktowania procesor zbija na poniżej 1 GHz, żeby niepotrzebnie nie katować procka. Bo po prostu nie jest potrzebny. No i e, jak widzicie, to jest ok. E, I ile powinniście mieć? E, powinniście mieć tutaj właśnie tyle. U mnie jest to oczywiście inaczej, dlatego że no, mam tutaj wszystko połączone. to wam jeszcze ja nawet pokażę. Robiłem screeny, bo tutaj się tam bawię różnymi komputerami, więc po e, prostu robiłem sobie testy. No i jak widzicie, tutaj jest Windows 7 64-bitowy. Jak ktoś nie wierzy, 711 MB zużycia po ilu? To chyba gdzieś jest nawet czas czas pracy, na no, półtorej minuty niecałe. E, tutaj macie, e, to jest to samo? Nie. A, to jest chyba po prostu w innym formacie. No, to jest to ten sam screen, tylko że w innym formacie. A, jak widzicie, po mojej optymalizacji procesor chodzi na 0%, pro, na 0% pomimo tego, że tego screena, pamiętam, że robiłem chyba na laptopie i ten laptop to był naprawdę... No, chyba 300 wykosztował gdzieś. No, coś koło tego. Nawet widzicie tutaj, że o, wcale nie, nie jest on jakoś mocno obciążony, że na 100% skacze procesor albo pamięć RAM na 100%, a, a się włączył wszystko i tak dalej. Także, no, jeżeli po prostu komputer nie jest obciążany przez nic, co pracuje w tle, przez system i te inne rzeczy, nie jest obciążany zbyt mocno, to może tą moc po prostu przeznaczyć na właśnie Minecraft albo jakąś inną grę. I wtedy będziemy mieli e, sporo FPS-ów. To jest Windows 7 64-bitowy. A, no tak, to są te dwa te, te same skryny A to jest Windows 7 32-bitowy, e, 369 MB zużycia. E, tutaj już widzicie, że procesor już jest mocniej trochę zużywany. Tutaj. E, pamięć fizyczna te, tutaj jest oczywiście mało. To jest ten sam w ogóle komputer, ten, ten sam laptop. Natomiast powiem Wam tak, nie płaca się w dzisiejszych czasach już mieć 32-bitowego systemu. Bierzcie już te systemy miniu 64-bitowe, bo wszystko jest tutaj pisane właśnie po 64-bitowe systemy. A 32 no nie dość, że Wam RAMu za dużo nie obsłuży, tam bo wytworzyli chyba 3 czy 4 GB nie obsłuży. To do tego jeszcze jest no, jest już po prostu przestarzała taka wersja systemu. I tu jeszcze mam chyba. Tak, to jest z mojego komputera bodajże No, to jest bodajże z mojego komputera właśnie, tylko to jest już stary screen I tutaj 1,1 GB na zużywanie pamięci RAM Także no I teraz przejdźmy jeszcze do procesów I Tutaj jeżeli macie Windowsa 7 32-bitowego, no to powinni, powinniście po starcie systemu mieć około 30 procesów Procesy sprawdzacie w menadżerze zadań Tak samo jak zużycie tutaj tych podzespołów Procesy macie jak wejdziecie sobie w procesor Tutaj macie, ja mam 98 no bo wiadomo, OBS' -a i te różne TT Także będę miał ich oczywiście więcej mm, Tutaj jest 27 jeżeli macie Windowsa 64 bitowego Oczywiście mówię około, tak? Może być tych procesów mniej więcej 5 w tom lub 5 w tom Natomiast jeżeli macie już ich nie wiem 10 czy 20 albo więcej niż e, tyle tutaj e, mówię, no to znaczy, że już coś macie w stale, co on po prostu pracuje i ten komputer spowalnia e, a jeżeli macie Windowsa 10 64-bitowego, no to powinniście mieć tych procesów około 80 no i tutaj też wam pokażę, tu jest Windows, wezmę tego screena, bo ten jest chyba w lepszej rozdzielczości e, tutaj macie też e, procesy, gdzieś są, o, są procesy Windows 7 64-bitowy, 27 procesów Chociaż... no tak, tak eee, I 32-bitowy, 30 procesów eee, Windows 10, to jest mojego kompa stary screen 83 procesy No powinno być około tych 83, jeżeli macie tak Powyżej 100 no to już jest coś nie tak, jak widzicie mam włączone nagrywanie i pełno różnych tutaj takich zakładek, więc mam 98, także no i tutaj mam screena właśnie sprzed dosłownie chwili, którego zrobiłem, nawet tutaj jest data, mam dwa monitory, więc tutaj ma, będzie widać o 1759, jest 1811. I jakie jest zużycie, tutaj widzicie. Tu gdzieś nawet mam chyba o, czas pracy, 34 sekundy, zużycie procesora 0%. Pamięci 1,2, dyski 0, tutaj skiną zrobiłem, więc mi troszeczkę pamięć wzrosła, i dysk zużycie, internet 0, karta graficzna 0, no i procesy 82 procesy, także jak widzicie, no tak to powinno wyglądać. Jeżeli u kogoś po prostu, im bardziej się to różni. U was tym no, większy będzie efekt po optymalizacji, tak? to znaczy, że macie po prostu zaswiony komputer i po prostu e, większy będzie efekt, więcej będzie mieli, większa będzie różnica między FPS-ami przed optymalizacją, a po optymalizacji, u was im po prostu więcej RAMu macie zużywanego niż tutaj ja napisałem i, i więcej macie procesów po uruchomieniu komputera niż tutaj napisałem. Także to jest chyba nie wiem, jedyny sposób po którym można jak w jakiś tam sposób określić mniej więcej czy będzie duża różnica po optymalizacji czy, czy mała. Kolejne pytanie, czy optymalizujesz również laptopy oraz jakie systemy optymalizujesz? Optymalizuję wszystkie systemy, się, no, każde systemy. Laptopy też optymalizuję, no, nie wiem czemu ktoś się odróżnia, jeżeli chodzi o optymalizację, odróżnia laptopa od zwykłego komputera stacjonarnego, no bo pod tym względem to jest to samo. Natomiast no dobra, jeżeli chodzi o systemy, to każdy system potrafię zoptymalizować, znaczy no tak, XPK, Vista, 7, 8, 8.1, 10 potrafię. Natomiast mam powiem szczerze, że jeżeli ktoś ma jakiś dziwny system typu jeszcze Vista albo XPK czy 8 albo 8.1 no to polecam przejść na, na 7. Jeżeli chodzi o systemy to najlepszym systemem obecnie jest Windows 7 64-bitowy Home Premium ponieważ zabiera on najmniej po, najmniej po prostu e, najmniej po prostu mocy komputera, najmniej obciąża procesor, grafikę, pamięć RAM zresztą no, widać, że no, w porównaniu np. do dziesiątki no to można tam efekty Areo powyłączać i ten system no, brzydko wygląda, ale za to nie obciąża tak pamięci RAM procesora i karty graficznej też widać, że zżera mniej więcej o 5 GB mniej pamięci RAM niż Windows 10. Natomiast dlaczego wersja 64-bitowa, pomimo tego, że 32 zabiera mniej RAM? -u? Dlatego, że no, po prostu na, na 64-bitowej wersji lepiej działa wiele aplikacji i jest po prostu 32-bitowa wersja już przestarzała. Także mówię, no, naj, najlepszy z tym razie to jest ta 7, właśnie. Natomiast chyba, chyba, że ktoś ma naprawdę porządny komputer i ma na przykład kartę graficzną na poziomie mniej więcej Wydajności GTX -a 1060, 1070, no to wtedy powinien już jednak raczej zainstalować Windowsa 10, dlatego że po prostu są lepsze sterowniki do karty graficznej, jest lepsze na to wsparcie. No i po prostu wtedy, wiadomo, no, no lepiej mieć wtedy już ten nowszy sprzęt. Natomiast kompletnie nie rozumiem, e dlaczego ludzie instalują jakieś laptopy, które mają 8GB RAM. E, jakąś zintegrowaną grafikę albo jakąś e, mega starą grafikę e, i instaluję tam dziesiątkę na jakieś, nie wiem, Radeony czy na jakieś tam po prostu grafiki takie stare e, i, i na laptopy. No, jeżeli ktoś ma powyżej 8 GB RAMu i grafikę nowoczesną, no to okej, okay, rozumiem, dziesiątkę zainstalować tak jak ja, jak mam GTX 1080 Ti. No to, to okej, okay, ale naprawdę jak w sklepach są laptopy po 500, 1000 czy 2000, ja oni na to wrzucają dziesiątkę, no to... No jeżeli ktoś pracuje w biurze czy coś, no to okej, okay, spoko, bo te nowsze systemy są robione pod, jakby to powiedzieć, pod to, żeby było tam jak najwięcej możliwości, żeby było dużo opcji i tak dalej. No i to oczywiście niesie ze sobą to, że im więcej opcji, tym gorsza wydajność, no i... Jeżeli chce się mieć duże fps w grach, no to, to zależy, jeżeli ktoś pracuje w biurze, coś spokojnie, niech weźmie dziesiątkę, będzie miał dużo różnych opcji. Natomiast jeżeli ktoś chce na nie do końca nowoczesnym komputerze mieć y w miarę dużo klatek na sekundę w grach y i po prostu wydajność, no to niech bierze tam siedemkę co wcześniej mówiłem. Widzę, że ten filmik trochę będzie trwał, no ale dobra, wolę zrobić dłuższy filmik i wszystko dobrze wytłumaczyć niż robić krótki. Kolejne pytanie, do kiedy będziesz robił optymalizację oraz od kiedy ją robisz? No, to jest długa historia. Do kiedy będę to robił, myślę, że ciągle będę to robił, bo jest to dobry deal. Wy macie więcej FPS-ów, ja mam doświadczenie i pieniądze, także jest spoko. Też fajnie się patrzy na ludzi, jak ktoś na przykład kupuje laptopa za 3000 i jest po prostu oszukiwany, bo kupuje go na przykład na Allegro jakiegoś, Bele jakiego, albo w sklepie, i ten laptop po prostu nie jest wart swoich pieniędzy. No i ktoś po prostu przychodzi do mnie i później zamiast grać na 30 FPS-ach, to gra na przykład na 100 albo na 150. No i po prostu czuć, na, czuć różnicę, ludzie się cieszą. Wiele miałem osób, którzy normalnie krzyczeli z radości, bo no, nigdy nie grali na, na takiej płynności tak więc, tak więc no myślę, że ciągle robię tę optymalizację. Zwłaszcza, że teraz mam dużo czasu, no bo wiadomo, no, są wakacje. Wcześniej nie miałem czasu, teraz startuję craftcore, więc myślę, że warto sobie kąpa ogarnąć na Craftcora. A od kiedy to robię? No, oho, ciężko mi to określić, bo jak byłem mały i zaczynałem używać komputera, miałem chyba, nie wiem, ile, 5 lat może, no to wiadomo, no, urodziłem się w Polsce, nie pracowałem, byłem małym szczylem, teraz też jestem e, szczylem, ale trochę większym, e, no i e, miałem słaby komputer, bo no, wiadomo, urodziłem się w Polsce, w biednej Polsce, no i miałem dość słabego kompa, no i szukałem jakiś sposób, żeby móc jakoś tam w te gry grać, no bo tu miałem już za mało RAMu, to mi nie chciało odpalić, tu miałem słaby procesor, słabą grafikę. No i coś tam zawsze ogarniałem, ogarniałem, tak się powoli, powoli uczyłem. Później za pieniądze z komunii, za 1500 zł, sobie kupiłem komputer z Allegro. No niestety był to gotowiec taki, no i niestety był to ogromny błąd. Natomiast nauczyłem się wiele i tak po prostu z czasem, kiedy no nie miałem zbyt, no, zbyt dobrych komputerów, no to uczyłem się tej optymalizacji. No aż teraz jestem w takim momencie, że mam taki komputer dobry, że jak byle jaką grę odpalam, no to biorę efekty na maksa. Jeżeli oczywiście chcę i, i sobie gram na tych kilkuset FPS-ach, albo na 100 na minimum, gdzieś. Także jest spoko. No i a tak w ogóle zacząłem optymalizację robić mniej więcej w takim momencie, że jak miałem swoją gildie, czy tam byłem w jakiejś no to zawsze ktoś tam coś, że no ale ty się znasz na komputerach, no to weź mi tam pomóż, mam taki, taki problem, albo weź mi tu pomóż, bo mam mało FPS-ów, weź tam coś ogarnij. No i tak te optymalizacje robiłem na razie tylko osobom znajomym. takim, Aż w końcu ktoś mi tam w końcu powiedział, jak ja mówiłem, że mi się chyba tam nie chce, że coś. To on powiedział, że no to ja ci dam 500 karda, Ja tak sobie myślę, hmm, kurde. On mi za to płaci, to może ktoś jeszcze mi za to zapłaci. Tak, tak jakoś wpadłem na pomysł, że będę robił tę optymali optymalizację. No i zaczęły się osoby zgłaszać, no i jestem w, w tym momencie, w którym jestem teraz. Zobaczcie w tle za takie krzesło, ale e, cóż no pod moją e, grubą dupą się już e, po prostu wiele krzeseł zepsuło i mam rozwalone krzesło, także chaj mm, zbieram na nowe jakieś e, w miarę fajne, mam nadzieję, że będzie cichsze niż to. No mm, ale dobra, lecimy do kolejnych pytań, także kupujcie optymalizację, to, to będę miał dobre krzesło. o mój kręgosłup. Eee, także lecimy dalej. Eee, jak to działa i na co wpłynie optymalizacja? Mm, tutaj tłumaczyć dokładnie, jeżeli chodzi o, o tą optymalizację, no też dużo osób się mnie pyta, np. czemu nie zrobię o tym filmików. Mm, no, odpowiedź jest dość prosta, dlatego że każdy komputer się optymalizuje inaczej. Mm, macie różne systemy, różne komputery, różne programy yy, i po prostu no, nie da się zrobić takiego uniwersalnego yy, filmiku, który każdemu by pomógł, bo no, to nie jest do końca tak, że. No wejdź tu, ustaw tą opcję, tą opcję ustaw tu, 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 bo często się to robi różnie i różne rzeczy się wyłącza, różne rzeczy się włączam to tak jakbym na przykład powiedział, że no nie wiem, zdefragmentujcie sobie dysk, to będziecie mieli, szybciej wam się gry, no będzie będziecie mieli troszeczkę więcej FPS-ów. No i ktoś kto ma dysk SSD to zrobi i nic mu to nie pomoże, nawet mu zaszkodzi w sensie jemu dyskowi, także... No, nie da się zrobić takiego uniwersalnego poradnika. Myślę, że zrobię jakoś w przyszłości takie poradniki, jakieś na przykład, jak, co zrobić, żeby komputer się szybciej włączał i tak dalej, i tak dalej. No, ale to jeszcze trochę czasu. Jakieś takie, coś, co każdy może zrobić, no to myślę, że takie poradniki zrobię. Natomiast takiego poradnika typowego, jak optymalizuję te komputery, no, nie będę robił raczej. Zresztą, ja nawet jak sobie optymalizowałem komputer, kiedyś no to zepsułem sobie system, bo ja troszeczkę inaczej optymalizuję swój komputer niż czyjeś komputery, dlatego że no swój komputer mam fizycznie, mogę się tam pobawić, porozkręcać go, przedmuchać, mogę się tam po prostu do biosu wejść, pobawić itd., dalej Także po prostu no mam więcej możliwości niż robienie tego przez internet, mogę tutaj formata też zrobić, co też bardzo wpływa. Na wydajność, natomiast przez internet, to ja robię tylko taką podstawową optymalizację. Już zrobiłem paru osobom taką, jakby, jakby to powiedzieć, pełną optymalizację, w sensie takim, że no, taką stuprocentową, że wszystko od początku do końca, natomiast zajęło to po 4 godziny, na przykład to zajmowało, czyli po prostu format całego komputera, instalacja wszystkiego od nowa i konfiguracja tego, żeby to było porządnie zrobione. No, i oczywiście efekt był taki, że no fpsy z 300 do 1000 na przykład, natomiast e, dużo czasu to zajmowało. No, i wiadomo, że no za 6 dych, no, siedzieć tyle godzin, to, e, to ja nie będę. No, jeżeli ktoś chce, to za 120 sobie mogę taką pełną optymalizację zrobić, ale to wtedy bym musiał, bym musiał tłumaczyć po kolei, co i jak, jak formata zrobić i w ogóle. Natomiast tym jest dużo roboty. Myślę, że raczej, e, raczej ludzie będą chcieli takie zwykłe optymalizacji, czyli że dają kasę, godzina, dwie i, i, no, i robię po prostu tam co, co, co trzeba, niż tak bawienie się. E, bo to wtedy trzeba z telefonu dzwonić, pokazywać coś się na no, monitorze, wyświetla i tak dalej, co kliknąć. Dużo jest z tym prostu roboty. A tak wracając do tego, jak sobie kompa zepsułem, no to się nie kompa tylko system, bo no, kompa to raczej się nie da zepsuć, dlatego że tam nic nie podkręcam, ani się w takie rzeczy nie bawię. Mm, tylko można co najwyżej sobie właśnie system e, zepsuć. Mm, po prostu wyłączyłem coś tam systemowego e, w autostarcie. No i skończyło się na tym, że mi się po prostu system nie chciał uruchomić, więc musiałem formata sobie zrobić. Mm, natomiast ja e, to tak tylko u siebie zrobiłem jak robię optymalizację komuś to nigdy, nigdy nie, nie robię czegoś czego nie jestem pewien po prostu u siebie to mogę się tam pobawić natomiast jak komuś robię optymalizację to robię to tak żeby wiedział że na 100% wszystko będzie działać idealnie także Tutaj z tym nie ma żadnego problemu. No i też jakbym właśnie zrobił jakieś poradniki takie o tej optymalizacji, no to myślę, że no nie dużo, ale na pewno jakaś część osób byłaby, która by coś źle zrozumiała, coś źle zaznaczyła, potem mieliby do mnie pretensje, że mm, u mnie zobaczyli jak robić optymalizację, ja im nie wiem, coś się nie chce włączyć, system nie działa czy coś, także e, wola tego tego nie robić, tym bardziej, że no też e, nie opłaca mi się to szczerze powiedziawszy, bo e, wolę robić tą optym optymalizację za kasy i, e, i zrobić to wszystko porządnie, bo nawet no, na internecie jest masa różnych poradników, ja oczywiście wykorzystuję wiele sposobów, których nie ma na, na internecie albo są gdzieś tak naprawdę głęboko pochowane, że mało kto takie sposoby zna. Mm, oczywiście, takich typowych jak na przykład nie wiem, CC Cleaner czy tam coś takiego, no to też używam. Natomiast też używam wiele sposobów, których, które są naprawdę mało popularne i, i po prostu mm, wtedy więcej FPS-ów jest niż jak to się robi, takimi zwykłymi sposobami, które pierwsze lepsze na YouTube są. E, także tyle jeżeli chodzi o te pytania. Aha, i na co to jeszcze wpłynie? E, wpłynie to na cały, całą pracę komputera. Komputer będzie szybciej chodził, tylko uważajcie, że mam nie uciek. Będzie ogólnie lepiej pracował, wszystko się będzie trochę szybciej włączać, cały komputer trochę szybciej się będzie włączać, w każdej grze będziecie mieć trochę więcej FPS-ów. Też dużo osób się pytać, czy to jest tylko pod Minecrafta czy pod cały komputer. No to jest konkretnie pod cały komputer, bo pod Minecrafta to jedyne co jak zrobić, to pousuwać pliki, które tego Minecrafta spowalniają, albo ustawienia ogarnąć pod FPS-y Natomiast cała reszta to jest po prostu przyspieszenie pracy całego komputera, więc w każdej grze będzie po prostu lepiej. Natomiast większość osób wiadomo, przychodzi do mnie, żeby ogarnąć bardziej Minecrafta. Niektóre osoby tam przychodziły, żeby w Fortnite było więcej FPS-ów, albo w CS-ie. Natomiast zdecydowana większość przychodzi tutaj, e, właśnie Minecrafta. Ile to trwa i czy muszę być w tym czasie przy komputerze? E, Trwa to, jak już mówiłem, mniej więcej godzinę, dwie. Zależy wszystko od tego, jak macie szybki internet, jak bardzo macie zamulony komputer. Zależy też to od tego, jakie macie pozespoły w komputerze. No wiadomo, no jak ktoś do mnie przyjdzie, na przykład od razu po zainstalowaniu nowego systemu, no to potrwa to gdzieś mniej więcej z pół godziny. Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie do mnie z komputerem, który kurde nie miał formata przez 10 lat, no to zajmie to pewnie z półtorej albo dwie godziny mniej więcej. Były przypadki, że ktoś do mnie przyszedł, na przykład, bo miał jakiś też problem, że na przykład Minecraft mu się nie chciał włączyć czy coś. Też w takich sytuacjach pomagam. No i optymalizacja też w większości przypadków pomaga. No, jestem praktycznie w stanie w każdym problemie, jestem w stanie podać jakieś rozwiązanie. Jeżeli chodzi o optymalizację, to ona pomoże, jeżeli jest problem w software, software, czyli po prostu w oprogramowaniu. Natomiast jeżeli optymalizacja nie pomoże, to znaczy, że wina już jest w systemie i tutaj pomóc może format, a jeżeli format nie pomoże, to znaczy, że coś jest z komputerem i tak, jakiś podzespół jest uszkodzony czy coś, albo coś w biosie jest nawalone, także... Jak ktoś ma jakiś inny problem, też mogę e, mu pomóc, bo generalnie optymalizacja to nie tylko więcej FPS-ów, ale też naprawienie różnych błędów, które po prostu pogarszają pracę komputera. E, a czy trzeba być przy tym przy komputerze? No lepiej, żeby, lepiej być, dlatego że e, będę tam się pytał, no, jak ktoś ma na przykład jakieś pliki, Jakieś tam instalki i tak dalej, no to się pytam, czy to można usunąć, czy, czy to ci jest potrzebne. Też nie lubię zbytnio chodzić po tam cudzych prywatnych plikach, jak tam niektórzy nudesy mają i w ogóle, e, i tak dalej. E, I też trzeba będzie kilka razy komputer od nowa włączyć, zrestartować go, żeby tam zmiany się zapisały, żeby zostały wprowadzone do systemu, po prostu. E, także no lepiej być przy komputerze. Jak kupić optymalizację, ile ona kosztuje oraz czym można płacić jeżeli chodzi o płacenie, no to kosztuje ona 60 zł minimum. Dlaczego mówię minimum? No, dlatego, że niektóre osoby dawały więcej, na przykład 80 czy 100 zł a optymalizacja kosztuje minimum 60 zł. 60 zł, jeżeli chodzi o PACE of Carda. jest to dosyć fajna taka cena, dlatego że jak kogoś na przykład nie ma PASEF Cardów po 30 zł, to może kupić 3 pase Cardy po 20 też fajne jest bardzo to, że na przykład jak macie kod na 100 czy 200 zł, no to nie musicie dawać mi nawet tego kodu. Tylko możecie po prostu dać mi donata, bo ja te pieniądze przyjmuję na Tipe Donation. Także jeżeli ktoś po prostu ma na przykład kod na 100 zł, to może po prostu dać mi donata za 60 zł i nawet tego kodu mi nie musi podawać. I na tym kodzie zostanie 40 zł, jeżeli kupi tą optymalizację. Także jest to też fajne. Jeżeli chodzi o tam PayPala, jakieś skiny w Cesie, eurogąbki na naszej klasie, smocze monety, kluczy na serwerach itd., itd. Żadnych takich rzeczy nie przyjmuję. Na PayPalu można transakcje cofać. Też z PayPala ciężko jest wypłacić pieniądze na normalną kasę w realu jeżeli chodzi o przelewy, to ja nie mam konta w banku jeszcze, także też tej opcji nie przyjmuję, ewentualnie SMS, jeżeli ktoś ma dużo na koncie, no to SMS-em też może zapłacić, natomiast będzie to kosztowało dwa razy więcej do tego, że no ogromną prowizję po prostu pobierają z SMS-ów i wtedy to było gdzieś ze 120 zł SMS-em, także no jeżeli ktoś chce, to jest taka opcja, natomiast mówię, no, najlepiej chyba tutaj właśnie byłoby paysafecardem jeżeli o to chodzi, jak wygląda płatność? Płatność wygląda w ten sposób, że po prostu dajcie Pays czy tam no po prostu płacicie całą kwotę i ja robię optymalizację i tyle. Nie ma tutaj czegoś takiego, że nie wiem, zapłacicie po optymalizacji, czy na przykład zobaczycie, ile FPS-ów wam doda i, i wtedy zapłacicie, bo po prostu ludzie by oszukiwali i tak dalej. No, jeżeli wam się to nie podoba, to po prostu nie kupujcie optymalizacji, ja nikogo nie zmuszam. Tyle osób do mnie przychodzi, że nie wiem, 20 osób w tą czy w tą nie zrobi mi różnicy. I też jeżeli chodzi o to, czy można później pieniądze odzyskać, bo też się kilka osób pytało, jeżeli na przykład nie będą zadowoleni z tego, że tam z tego wzrostu FPS-ów, no to też takiej opcji nie ma. Ja po prostu poświęcam swój czas i za darmo nie będę tutaj pracował, wzrost FPS-ów będzie na pewno, ale czy będzie to 50, czy 100, czy 200 no nie jestem w stanie po prostu powiedzieć, tak jak już tam wcześniej mówiłem no i na sam koniec dla tych, którzy wytrwali i którzy zasługują jak kupić optymalizację w opisie macie do mnie oczywiście maila gdzie możecie do mnie pisać ja będę optymalizację robił oczywiście na Teamweaverze, raczej na, na, na Anedesku chyba nie będę robił, zobaczymy ale raczej na Teamweaverze no i oczywiście na Teamspeak'u, żeby gadać na TS'ie. TS'a będziecie mieli oczywiście w opisie, myślę, że z jakiś czas będzie się on zmieniał, na razie będzie on publiczny, w sensie Teamstick publiczny. Natomiast jeżeli mnie z tamtego TS-a wywalą, to pójdę na jakiś inny publiczny, albo pójdę na, na prywatny. Także w opisie po prostu będziecie mieli IP Teamspeaka. Idzie po prostu, wbijacie, czekacie na mnie, może, możecie jeszcze na maila napisać, że czekacie na mnie, to wtedy może wcześniej wbiję. Ja maila sprawdzam praktycznie po kilka, kilkanaście e, godzin, się e, znaczy jestem kilka, bądź kilkanaście godzin e, dziennie na tym mailu. Mm, no w ciągu doby, no bo dzień trwa 12 godzin średnio. E, także no jestem bardzo często na mailu. No i po prostu najlepiej jak po prostu nie siedzieć na tym tesie i ja was, do was po prostu wbiję jak będę miał chwilę i was po prostu mówne i wam ogarną optymalizację, także tyle. Dobra, także ja lecę oglądać mecz, bo już jest po 19.00. O 20.00 grają Polacy z Kolumbią. Trzeba zobaczyć, jakimi spuszczą w pierdol Polacy, także. E, także no e, Widzimy się na kraftkorze 30 czerwca o godzinie 17 Oczywiście będę z streamował, e, gram z buźką w gildii e, Rekrutacji nie mamy chyba, że za Payset karda jakiegoś większego to m, Możemy ewentualnie dodać, natomiast e, jest nas dużo i nie, chcia, nie chcemy niezaufanych osób Także, e, także będę streamował z kraftkora, widzimy się na kraftkorze, a ja będę oglądać mecz i wrzucam już filmik do, do renderowania, także elo